Cześć, Paweł Domański, zapraszam na czwartkowy RS News, który zaczynamy od bulwersującej sprawy z Goleniowa. Czterech policjantów miało okradać mieszkańców podczas interwencji. To nieoficjalne informacje, do których dotarła reporterka Radia Szczecin. Oficjalnie wiadomo, że funkcjonariusze usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Część z nich także działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Naszych ustaleń nie komentuje ani rzeczniczka goleniowskiej policji, ani rzeczniczka szczecińskiej prokuratury. Sprawą zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a my do tematu na pewno będziemy wracać. 10 tysięcy euro za straty poniesione w wyniku zamachu to propozycja niemieckiego rządu dla przedsiębiorcy spod Gryfina. Właściciel firmy transportowej, do której należy ciężarówka wykorzystana w berlińskim ataku, spotkał się z pełnomocnikiem rządu Kurtem Beckiem. Ten zaproponował odszkodowanie, ale 9 razy niższe niż domaga się Ariel Żurawski. Przypomina, że po zamachu na wiele miesięcy jego ciężarówka została zatrzymana przez służby, a jakość towaru się pogorszyła. Więcej o sprawie przeczytacie na radioszczecin.pl. A teraz urzędnicza deklaracja, która na pewno spodoba się kierowcom. Nie będzie wyższych opłat za parkowanie w Szczecinie. To zapowiedź dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta. Paweł Adamczyk powiedział, że na pewno podwyżek nie będzie do czasu przyszłorocznych wyborów samorządowych. To wszystko w kontekście dyskusji o planach Ministerstwa Rozwoju. Te chce zmian w ustawie, które ma doprowadzić do ograniczenia liczby aut w centrach polskich miast. Jednym z pomysłów jest podwyższenie opłat za parkowanie. To najbardziej wpływowy i opiniotwórczy onkolog w Polsce i na szczęście pracuje w Szczecinie. Chodzi o profesora Jana Lubińskiego. Według raportu Thomson Reuters prace Lubińskiego były cytowane prawie 20 tysięcy razy, a to najwięcej spośród wszystkich polskich onkologów. Gratulujemy i przypominamy, że Jan Lubiński to onkolog i genetyk. Pracuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, opracował m.in. metodę leczenia raka piersi przez usuwanie jajowodów i jajników. Wykrył też nową mutację genu, która powoduje wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi. Wiem, że rozczarowujemy, przyznaje się dyrektor sportowy Pogoni i jednocześnie zapowiada. Wierzę w drużynę. Najbliższe mecze będą bardzo ważne i bardzo trudne. Tuż przed meczem ze Śląskiem Wrocław Maciej Stolarczyk spotkał się z dziennikarzami i mówił o fatalnej pasie szczecińskich piłkarzy oraz o planach na jej przerwanie. Zawiedliśmy wszyscy, nie ma co ukrywać, to jest moment, w którym można powiedzieć, że jesteśmy wszyscy rozczarowani w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale jeszcze raz powtórzę, do końca zostało jeszcze trochę meczów, także wydaje się nam, że ten zespół i wierzymy w to, że ten zespół z tym potencjałem potrafi wygrywać. Pogoń po 13 kolejkach Ekstraklasy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W piątek o 18:00 zagra we Wrocławiu. Ani temperatura, ani ogólna aura nie będzie zachwycać w ciągu kilku najbliższych dni. Słupki rtęci jak przyklejone zatrzymają się przy 10 kresce na termometrach. Może też padać deszcz. W tym RS News to już wszystko. Pamiętajcie o naszej stronie radioszczecin.pl, profilu facebookowym i oczywiście antenie. Tam przez cały dzień znajdziecie najświeższe informacje. Do zobaczenia jutro. Cześć!